Ty czajcie, że siedzę sobie w domu, widzowie, nagle ktoś puka, ja patrzę, a tam diaksy za drzwiami? Ej, tu chyba jakaś niespodzianka dla mnie. Normalnie niedawno drzwi wymieniliśmy, zobaczcie, normalnie jaki tutaj wzorek kozacki. I chyba to są, słuchajcie, szczęśliwe drzwi, ponieważ spowodowały, że na mojej działce pojawiły się diamenty jakimś cudem. Dlatego w ogóle nie wiem, ty, a może to jest prezent od kogoś? Może, nie wiem, ktoś mi robi niespodziankę? Ty, prowadzą w stronę domu sąsiada te diaksiki. Dobra, pozbieramy je sobie, cyk, 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 ej! Co jest grane? Ej, wpadłem do jakiejś wody diamentowej? Ty, widzowie, czajcie to? Ja pływam w wodzie diamentowej. Ej, woda diaksów? Ej, czegoś takiego to dawno nie widziałem. Kiedyś widziałem, muszę się tu przyznać, ale dawno, normalnie, nie kąpałem się w takiej wodzie. Coś wspaniałego, super uczucie w ogóle. Ty, jak ja zmieniłem normalnie... Ja zmieniam moją drogę normalnie, patrzcie, dotknę tego bloku na przykład, dajmy na to, o, chcę zmienić tego szefuncia, rycerza, dobra, zobaczymy, ty, patrzcie normalnie, jest, ziomek jest diaksowy teraz, ten też, pyk, i nagle jest diaksowy, ty, patrzcie na to, widzowie, mamy teraz tu prestiżowe wejście diaksowe, ja potrafię normalnie zamieniać bloki w diamentowe bloki, ej, po prostu nie wierzę, i co, normalnie sobie mogę wziąć kilof i to wykopać, jakby nigdy nic, ty, normalnie mam blok diaksowy. Ja nie mogę, ty, kozacka robota. Normalnie dawno czegoś takiego nie przeżyłem. Ty, idziemy do Lumi, może ją jakoś strolujemy, może umilimy jej też życie i normalnie pozamieniamy jej coś w diamenty. Może na przykład domek, patrzcie, tu na przykład cyk, cyk, dobra, tutaj patrzcie, Lumi przychodzi na chatę, a tu nagle prestiżowa chata, wszystko wykładane diamentami, prestiżowo, szefie. A właśnie, ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie, widzowie, i wam się spodoba odcineczek, to fajnie, jakbyście zostawili kciuka w górę. Nie namawiam, ale będzie bardzo miło. Okej, dobra. Ty, w sumie, wiecie co? Ja ogólnie spróbuję zrobić... Co? Aż tak? Tak się też da w ogóle, słuchajcie? Aż tak dużo bloków naraz zamieniać? Ty, dobra, musimy się chować. Lumi w każdej chwili może wyjść z chaty albo wrócić. Nie wiem w ogóle, czy ona jest w domu, czy jest przed domkiem. Co chodź, my tu mamy? Chodź, chodź, mój ukochany. Pokażę ci mój domek. Wow! Ale zrobiłeś normalnie mi niespodziankę na mój przyjazd. Ej, i jeszcze te piękne balony, co od ciebie dostałam. Wiesz co, jesteś ukochany. Ej, przecież to ja normalnie. Ej, czekajcie w ogóle, o, tutaj coś znalazłem. Tak, moja Lumi, to ja, ej, coś mnie tak tutaj zakuło. To ja dla ciebie przygotowałem na twój przyjazd. Mam nadzieję, że ci się bardzo podoba. Co on w ogóle kłamie, Lumi? Ej, on oszukuje Lumi. Tak naprawdę, słuchajcie, to ja przecież zamieniłem jej chatę w ogóle w diaksową. Jaki oszust, ty. To dziękuję, to chodź zrobić coś pysznego do jedzonka, mój najukochańszy. Nie mogę. Ty, widzieliście, widzowie? Lumi ma nowego chłopaka i normalnie... Ej, chyba mnie zobaczył ten cwaniak. Ten normalnie koleś... Co się dzieje? Ty jesteś taki zdenerwowany? Co się dzieje? Wszystko w porządku? Chodź, chodź, zjemy ty, sobie, ty, jest dziwny, ty, w ogóle udaje, że to on zamienił Lumi dom w diamentowy. Jakby w ogóle to on zrobił ten cały prestiż tutaj na Lumi chacie. Ej, patrzcie, my możemy w ogóle sobie zrobić schodki z diamentów i będziemy mogli wchodzić do Lumi... O, po takich schodkach. Co wy na to, widzowie? Patrzcie, normalnie wbijasz sobie tutaj pyk i masz widok normalnie tutaj nawet na moją chatę. Mój dom też będzie można zamienić w diamentowy. Ale dobra, nieważne, na razie zrobimy tutaj niespodziankę. Jak ktoś sobie będzie szedł, to normalnie jego są te bloki. Możecie wykopywać sobie te bloczki diamentowe. Ty, a w ogóle czekajcie, bo ja mam taki kilo w ogóle mega dobry, taki normalnie, patrzcie, kolorowy. I ja potrafię, patrzcie, 9 naraz bloków, pyk, i 9 naraz mam bloków. A znalazłem w ogóle jeszcze przepraszam, taką... Przepraszam, tak? Bo... Da pan złotówkę? Tylko złotówkę pan chce? Serio? A nie da, więcej? Bo głodny jestem, ta restauracja tak źle, strasznie, proszę pana, gotuje okropne jedzenie. No ogólnie to trzymaj pan diaksika, to jest chyba trochę więcej warte niż złotówkę. Ale skąd pan tak ma? Dobra, a co gdybym powiedział panu, że jestem panu dać w stanie blok diamentowy, co? Nie, no chyba pan żartuje. Nie, no normalnie, bez żartów, proszę, to dla pana, serio. Naprawdę, proszę pana, to dla mnie. Wie pan co, ja nic bardziej wartościowego w życiu nie miałem. Jeszcze tego diamenta, co mi pan dał. Ale to jak ja mam panu, nie wiem, mogę trawnik panu skosić. Nie, spokojnie, ja się odwdzięczę tutaj. Wystrzelę panu z armaty normalnie. Mam taki launcher, wystrzelę panu więcej tego. Bo dzisiaj pan mówi? Dzisiaj naprawdę? Jest pana święto, dzisiaj jest pana ulubione święto. Gdzie mam wystrzelić armatę z diamentami, tutaj, co? Tutaj mieszkam, proszę pana. Dobra, to odejdź pan, bo będzie to dobra, teraz... Odchodzę, uwaga, odchodzę. 3, 2, 1, testujemy armatkę, widzowie, trzymajcie kciuki, żeby się udało i... Bęk!
poszło i 10 bloków, które tam wsadziłem, się tutaj powinny zespełnić. Są pana, także pozdrawiam. Dziękuję, proszę pana. No nie ma sprawy. Nubkowi też możemy umilić dzień, możemy mu pozamieniać na przykład ty, może mu pozamieniamy. Siema Nubek, patrz na to, już nie masz tu dirtu, tylko normalnie masz diamenty. Zabieraj mi to, ja nie chcę żadnych diamentów. Nie chcesz diamentów? Słuchaj, ja to wolę w ogóle dirta, nie lubię diamentów. No to co? Wziął mi stąd. Przepraszam, ej, w ogóle obraził się, ale jesteś niemiły. Dobra, nie, jestem to nie. Jestem bardzo miły. Łaski bez, słuchaj, nie będę cię zmuszał. Ej, widzowie, najbardziej mi się tu podoba, że ja mogę sobie tak spawnować, cyk, i biorę sobie tutaj 9 diaksów naraz wydobywam. Ty, jaka fura w ogóle przekozacka. Niezła, ale dobra, wiecie co? Może policję byśmy zamienili na prestiżową. Czemu nasza policja w ogóle jest taka biedna, nie? No ona mogłaby być w ogóle diamentowa. I myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. I każdy by tu z chęcią przychodził i co może... Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Co to ma znaczyć? Kto tutaj niszczy komisariat policji? Nikt nie niszczy, pani władzo. To jest normalnie tutaj na plus chyba, co? Że ktoś chce wam zrobić prestiżową proszę tutaj tak pana. Naprawdę komendę, co? Pan nam robi taką prestiżową komendę jak policji? Widać, jak widać na załączonym obrazku. O, proszę, proszę. Jak to wygląda? Jest gitara? No proszę pana, przepięknie. To wie pan co, my pana możemy ugościć teraz tutaj w takim razie? Zapraszamy na kawkę, herbatkę. Co pan o tym sądzi? Ja jestem troszeczkę zajęty, wie pani, bo dzisiaj mam ciężki dzień, także do widzenia. Ja tutaj cieszę się. Dobrze, jak ktoś to zapraszamy do Dobra. Widzenia. Patrzcie, tak wygląda komenda policji. Jest normalnie diamentowa. Mam nadzieję, że nikt się nie połasi, żeby ukraść te diamenty, a tylko by się odważył. To słuchajcie, tutaj nie ręczę za siebie. Dobra, załadujemy sobie tą armatkę, bo można ją w ogóle ładować różnymi blokami. Patrzcie, teraz załadowałem kwarc, pyk, i normalnie kwarc mogę tak rozrzucać. A jak oczywiście... No? O, cześć, synek. Dałbyś mi piątaka? Tak dużo? Piątaka? No, szalałeś? 50 groszy ci mogę dać. Miesiąc groszy to nie jest tak mało, synku, wiesz? Ale trochę... w szkole nic nie można kupić, a jak chciałem kupić kanapkę, to pani powiedziała piątaka. Dobra, no to trzymaj. Piątaka. Masz diamenta. Ale dobra, tato, masz tato. Drugiego. No dobra, niech ci będzie. 4, tato, 5. Ale... Dobra, masz, synek. Ale mama mówiła, że nie ma pieniędzy. Skąd ty masz diamenty? Ale że mama nie ma pieniędzy, to nie znaczy młody, że ja nie mam, co? No to w takim razie kup mi, tato, to auto za milion. Dobra. Poproszę to autko, proszę pana. Ja tutaj ogólnie panu płacę w blokach witam, diamentowych. Odsuń się, G-playek. Przesuń się. Nie no, witam idź pana. Czy pan chce kupić to prestiżowe auto? Tak, tutaj panu daję normalnie bloki diamentowe. Diamentów. Proszę pana, w takim razie zapłacone jest pana to auto. Pan niech sobie później wykopie te bloczki, dobrze. A ja normalnie biorę. Cyk, no i widziałeś, synek, co? Nie dowiarek z ciebie? Tato, ale jak ty, tato, to zrobiłeś? To jest najlepszy model auta, tato, to jest wysadzany diamentami. Powiem czy tak. Czy to możliwe, że ja nim będę normalnie teraz jeździł? Ej, uważaj, bo rozbijesz, małolacik. Słuchaj, powiem ci tak, się gra, się ma. Słuchaj, po prostu mam talent do zamieniania wszystkiego w diamenty. Zobacz, teraz na przykład sobie tu ładuję. W ogóle wiesz, że ja znalazłem takie diamentowe TNT, słuchaj, i się zastanawiam, gdzie to odpalić, gdzie będzie dobre miejsce na to, ja, żeby tato, to przetestować. Ale ja mam, tato, bardzo dobry pomysł. Co? Proszę, robimy tu stanowisko. Proszę, tato, masz tabliczkę, napisz diamenty, usługi diamentowe. I ja bym poszedł, znalazł chętne osoby i ty będziesz za pieniądze normalnie im zamieniał wszystko w diamenty. Dobra. To jeszcze na tym zarobimy. To inaczej, słuchaj, to może zamiana w diamenty napiszemy, co? O, dobra, to ja zamień, idę szukać. Zamień wszystko... Wszystko w diamenty. Okej, zamień wszystko w diamenty. Co tylko chcesz, widzu, zapraszam tutaj normalnie, żebyście, jak chcecie, to zapraszam tutaj do stanowiska. A żeby nie było tak ogólnie nudno, to tu, słuchajcie, weźmiemy sobie, wiecie co, wykopiemy sobie tutaj blok diamentowy. Teraz sobie wezmę cyk, porozrzucamy tutaj, żeby zachęcić normalnie widzów, a nawet można tutaj zmienić posadzkę. O, ja nie mogę, tabliczkę popsułem i stół cały zamieniłem. Ty, dobra, widzowie, ja dobry, chyba się do tego dobry, nie nadaję. Tutaj, dzień dobry. Dzień dobry, bo mam problem, bo ja tu wszystko zamieniam w diamenty i a zamieniłem a to ten pan diamentowy, reklamę. Tak. Wie pan co, bo taki małolacik tutaj normalnie latał, mówił, że pan może w diamenty to mój zamienić. Syn, tak. To syn, podobny.
No. Taki brzydki trochę. Ale wie, co? No, przepraszam, ja jestem straszną, starszą babuszką. Straszną chyba panią pani jest. Pani wyzwała mojego syna. Babuszką jestem. Powiedziała panie, pani, że on jest podobny do mnie najpierw, a później, że taki ogólnie paskudny jest, tak? Nie, absolutnie. Ja bym się chciała przekonać, czy te usługi są w ogóle prawdziwe. Dobra, do rzeczy. Proszę, co pani daję chce? Krzesło i proszę zamienić dobra, moje krzesło w diamenta. Proszę bardzo. Oj, coś to krzesło krzywo stoi. Położę może pani je prosto, bo nie mogę mogę jego zamienić. O, widzi pani, prosto pani postawiła już. Zamienił się to... fotel w diament. Proste, nie? To jest... Dobrze, w takim razie mam takie pytanko, a jakby mi pan mój domek teraz zamienił w diamenty? No to chodźmy, gdzie pani chata, co? No zapraszam, tutaj obok, tutaj już, oj, tutaj, ta? Te kości, to już takie stare. Patrzy pani normalnie, co się dzieje tam na górze, co? Patrzy pani tu, o. Pani o jacie, teraz... pan chyba normalnie sobie żartuje, ładnie? Pan naprawdę tak umie robić? Normalnie, pani kochana, jak to normalna dla mnie robota. Praca jak na co dzień ogólnie, ja się tutaj tak, wie pani co, specjalizuję dobrze, w tej robocie. Dobrze, wie pan co, to ja jestem bardzo zadowolona, dobra. To w takim razie ja bym panu tutaj zapłaciła sowicie. Ale czym, bo ja mam tutaj dużo diamentów, to nie wiem czym pani mi chce zapłacić, ja co? Pieniążkami, 20 zł i 20 groszy, tak synek pana dobra, mówił. Dobra, dzięki, będzie gitara. Ale naprawdę, niech pani sobie zainwestuje złoty? Tylko w ochronę, bo mogą panią okraść. No teraz pasuje do domku Proty. Pro zaraz się zdziwi, że wszystko jest tu diaksowe, wykładane diamencikami. Kozacko, słuchajcie, że ja wpadłem w ogóle do tej wody. Ty, a tu jest G-playka, patrzcie. Zrobimy jej niespodziankę. Tutaj zespawnujemy, patrzcie, pyk, pyk. Diamenty przed jej po prostu tutaj lokalikiem. Tu jeszcze pyk, 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 pyk. Poukładamy. I normalnie jej gabinet możemy tutaj, słuchajcie, patrzcie. Czekajcie, to zniszczymy. Gabinet zamienimy jej w diaksowy, żeby miała tutaj niezłą niespodziankę. Chyba jej nie ma, nie ma żadnych klientów aktualnie. Dobra, słuchajcie. Pyk, 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 pyk. O dobra, idzie, czekajcie, tu mogę. Wchodzi, wchodzi, wchodzi. A co tu się stało? Co to ma znaczyć? Kto mi to zrobił? Co tu się stanęło? Czemu tu jest stanęło? Tak brzydko? Tu piorun chyba, nie będę mówić ogólnie co tu piorun zrobił. Jeepy, czy to jest twoja sprawka? W sensie? No w sensie, że tu jest brzydko teraz. Ty doskonale wiesz o tym, że kolor niebieski to jest najbrzydszy kolor jaki istnieje. Zrobiłaś mi przykrość, Jeeplejka. I z tego powodu masz tutaj piw-paw niebieski normalnie mieczem. Proszę mi to wszystko naprawić. A tak teraz w ogóle to... podniosłaś ciśnienie, wiesz co? I przetestuję tutaj normalnie nie. To TNT. Nie, Jeeplejka. Dobra, sama nie. Chciałaś. Co ty narobiłeś? I uwaga, co ty narobiłeś? Uciekaj, Jeeplejka. Nie chcę tutaj nic diamentowego. Ups. O nie, nie teraz to niebieskiego. W ogóle tak? Tu jest niebiesko. No to słuchaj, teraz tak wygląda twój gabinecik. Tutaj normalnie wbijasz. Cały sprzęt jest niebieski też. Przepraszam bardzo, ale o sama nie. Chciałaś... Ała. Już zaraz po tobie nie. Będzie. Dobra, spokojnie. Ja sobie tylko powydobywam tutaj trochę bloczków diaksowych. Wow, to wszystko jest diaksowe, widzowie. Widzieliście, jak się popisałem? Chyba się spisałem na medal, ty. Normalnie to kozacko wyszło. Wezmę trochę bloków, ponieważ będę chciał sobie do armatki je włożyć i później z armatki będę strzelał blokami diaksowymi, żeby normalnie było wszystko kozacko. Dobra, także pyk chyba wystarczy na razie, słuchajcie. Ale normalnie prestiżowy szpital się zrobił, ty, nie? Nieźle to wyszło. Panie G-Play. Tak, słucham, kto mnie woła? Nikogo tu nie widzę, co? Tutaj przy stanowisku. A ja przy rynku. Jest pan tutaj? Pan ze mną się chyba chce bawić w chowanego, co, burmistrzu? Nie, właśnie wie pan co, bardzo poważna sprawa jest. Uwaga, bum! Doszły mnie... Panie G-Play, zapraszam tu pana w tej chwili. No? Wie pan co, doszły mnie pewne słuchy. No, że tutaj pan wszystko zamienia w diamenty. No. Dlatego przychodzę do pana z pewną propozycją. No. Nie wiem, czy panu się ona ogólnie spodoba, bo jest taka trochę no. Przerażająca, no. Ale daję panu po prostu na parę dni klucz do... Wkręcasz pan, nie wkręcaj klucz normalnie. Klucz do miasta, zostaje pan burmistrzem, serio? A ja wyjeżdżam na urlop. Czyli co, ja tu rządzę, normalnie mogę tu wydawać tak. Polecenia i rządzić tym miastem? Może pan, ale wszystko w granicach rozsądku. Jak się coś wymknie spod kontroli, to kraty czekają, panie G-Play. Nie no, jakie kraty, daj pan spokój. A ja jadę na wakacje, do nie widzenia. Nie mówmy tu o takich rzeczach, pan mi nie ufa. Jestem burmistrzem, ty widzowie. Normalnie nie wierzę, jestem burmistrzem, aha. Aha, jestem burmistrzem miasta, dostałem klucz do miasta od burmistrza. Ej, to chyba normalnie przez ten prestiż, że mam tyle normalnie diaksów tutaj, że zamieniłem cały szpital. Bum, bum. Co?
O ty, co za ziomek jakiś, ty jakiś król, król chyba korona. Ej, co? Gdzie jest ten cwaniak, ten złodziejaszek tutaj? Jaki złodziejaszek, ej? To ty zabrałeś mi moje wszystkie moce. Nie no, co ty mówisz, ej chłopie, tak, normalnie. Tak, zabrałeś mi moje moce, oddawaj mi moce. A to nie twoje mogę moce? Teraz nic zamieniać w diamenty. A ja nie wiedziałem, że to twoje moce, ja nie wiedziałem, że to twoje moce, chłopie. To są moje moce, nie. Zaraz cię dorwę. No nie, słuchajcie, szybko, zabudowujemy tutaj murek. Wow, zabudowujemy tutaj murek normalnie, żeby ziomek nie przeszedł i patrzcie na to, nie ma jak przejść. Wariat teraz, słuchajcie, się nieźle wpakował. No i mamy mur, nie co do przejścia. Co tutaj się dzieje? Co to za diamenty są? O co tu chodzi w tym mieście? Ja nie wiem, ja się chowam za centrum handlowym. Siema, to Lumi. Tak zrob... O, cześć, Play, w ogóle wiesz, o co chodzi z diamentami? To chyba mój chłopak no, zrobił, wiesz? To chyba on, słuchaj, on w ogóle jest mega prestiżowy, wszędzie spalmuje diaksy, nie? On jest super, on mi dom w ogóle w diamentowy zmienił. Chyba, wiesz co, chyba zostanie moim mężem, wiesz? Ty, no to on musi mieć dużo kasiory, jak tyle diamentów wszędzie rozrzuca, co? Ty w ogóle, a widziałeś, że Noob też jest cały diamentowy? Coś dziwnego Gplay kombinuje. Jak to Noob cały diamentowy? No, Noob normalnie całe stanowisko ma diamentowe i mówił, że idzie do swojej kopalni kopać diamenty. Ty, wiedziesz o tym, że ma swoją kopalnię? Nie słyszałem. To może chodź, pójdziemy tam i zobaczymy, co ty o tym sądzisz. Dobra, prowadź, a tak serio no to w ogóle? Dobra. Wiesz, no że dawaj. Ten chłopak twój to w ogóle oszust jest? Mój chłopak to nie jest żaden oszust. To ja spawnowałem te diamenciki tak naprawdę, ale to nieważne, nie chcesz mnie słuchać, naprawdę? To nie. No dobra, to chodź. Idziemy. Ty widzowie, doszliśmy normalnie z Lumi pod tutaj stoisko tego Noob'a i zobaczcie w ogóle, że rzeczywiście on jeszcze nie chciał niedawno diamentowego mieć, chciał wszystko z dirtu, a nagle wszystko diaksowe. Lumi poszła od góry, od dachu zobaczyć, co się dzieje, a my też może, nie wiem, czy śledzimy go, czy go zagadujemy, tego wariata, słuchajcie, nagle zmienił szybko takie, słuchajcie, podejście, że chciał mieć wszystko z dirta, nagle wszystko z diamentu. Dobra, dziwne. Dobra, w takim razie tutaj wszystko ogarnięte, jeszcze sobie tutaj może diamencika jakiegoś wezmę, zaraz gdzieś postawię. O, albo nie, idę do swojej kopalni. Tam to ja dopiero mam pełno diamentów. Co? Skąd on w ogóle ma te diamenty? Ja myślałem, ty, że Noob tylko lubi, wiecie co, mieć kopalnię dirta swoją, a nie rodzinka, kopalnię diaksów. Rodzinka, słuchajcie, się zmieniło wszystko. Jak coś, to macie tutaj siedzieć, my dalej jesteśmy Noobami. Pamiętacie, prawda? To, że mamy diamenty, to cichutko, nikomu nic nie mówimy. Ja idę na dół zobaczyć, jak tam ekipa kopie. Ej, dobra. Tam on ma jakąś ekipę od kopania. Dobra, wbijamy się. Ej, o ja nie mogę, słuchajcie, zamiast zniszczyć to, to zespałniłem tutaj. Dobra, siema Nuby, ogólnie gadać, co wy tu kombinujecie, co? Mówcie. Oj, nie chciałem tutaj zagilgotać. Dobra, przepraszam, ja schodzę na dół tutaj szybko. O nie, przepraszam panią, zajęty jestem. Ej, dobra, dobra, dobra. Ej, dobra, Nubko, pani Nubko, proszę odejść. Dobra, proszę odejść, proszę odejść. Szybko tu schodzimy. Ty, co to jest? Co wy tu robicie normalnie? Diaksy kopiecie? Idź stąd, to jest po prostu nasze królestwo. Co? Nie chcemy ciebie tutaj. Weźcie, już was pokonałem, my jesteśmy Noby. Jakie Noby w ogóle, ty? Pokonałem ich w przeciągu chwili. Ej, to jest normalnie fabryka diamentów Nuba. Skąd to tyle diamentów tu ma, ty? W ogóle co jest grane? Też umie spełnić w ogóle diamenty? Patrzcie normalnie na to. I diamencik. My już mamy tyle tych diaksów, że musimy iść zacząć je wydawać na zakupy. A tu co jest, ty? Co jest grane? Halo, ktoś tu jest... Co ty tu, Lumi, robisz? Miałaś pójść na dach tego Nuba, co ty tu? Słuchaj, uwięzili takie cię tu? Nuby takie diamentowe schwytali mnie normalnie tutaj, powiedzieli, że już nigdy nie wyjdę stąd i że oni niby są Nubami, ale tak naprawdę już nie są, co? Bo są oni są diamentowi i w ogóle wiesz, co jest najlepsze, co ty. Się okazało? Że to ty im niby skradłeś te moce, bo im się przez przypadek wiaderko z tym wylało. Właśnie, Lumi, ja w ogóle wpadłem dzisiaj do takiej wody diamentowej przed swoim domem i co w ogóle, bo jeszcze taki król był tutaj i on powiedział też, że mu ukradłem moce, to co ja nagle wszystkie moce ukradłem? No niby ukradłeś wszystkie moce, a to niby bajorko to diamentowe jest zepsute. Ty. Ogólnie oni... Lumi, co? Chcesz sobie coś kupić fajnego, na przykład jakąś furę nową, no to tak się składa, że tu jest cała skrzynka pełna diaksów. Fajne, jak coś. Ale w ogóle wiesz, co mnie teraz zastanawia, bo ty powiedziałeś, że jednak ten mój chłopak to on tego jednak domu mi nie zmienił diamentowego. No on jest oszustem, mówiłem ci, że to jest oszust i kłamca. Naprawdę?
Czekaj, ty... diamentów. Oni tu transportują te diamenty tymi wagonikami. Ale wiesz, co jest dziwne? No. Mówili, że te diamenty niby się im już kończą. Jak się kończą? A tu jeszcze jest ich dużo. Jak tu cała kopalnia jest pełna tych diamentów. Ty, tu są nawet jakieś drzwi. Ej, Lumi, czekaj, tutaj w ogóle jest jakieś kolo. Czekaj, tu trzeba wpisać kod normalnie. Tam coś jest. Tam coś jest tajnego. Czekaj, dawaj, wbijamy tutaj. Ja idę w ogóle. Ej, ja nie mogę. Oni są słabi w ogóle, Lumi. Także tutaj w ogóle jeszcze jeden został do pokonania. Oła, oła, dobra, spokojnie, oni są słabi, Lumi. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ej, dobra. Pif, paf. Dobra. Okej. Pif, paf. Czekaj, ja tu normalnie biorę laser. Lumi, odejdź. Uwaga, ja tu normalnie celuję. Lumi, bum. Ej, pomocy. Co? Ej, Lumi. Normalnie, no pokonałem chyba też Lumi, albo to ten. Ziomek go pokonał, ej, ale coś tu dropnęło. Normalnie dropnęła jakaś książka, czekajcie, pin. 7259. Myślicie, że to jest pin tutaj, do tego wejścia? I odkryjemy jakąś tajemnicę nubów w tym momencie, co oni tu kombinują w ogóle? Ej, dobra, sprawdzimy to. 7259, dobra, wchodzimy. Ty, jakieś pajęczyny tu są. Ja tu normalnie, słuchajcie, też w razie... Ej! Oni uwięzili tego normalnie wielkiego diamentowego króla diamentów. Ej ty, ja nie mogę i co? Taki byłeś kozak, a ciebie nuby tu uwięziły. Jaki słaby jesteś. Słuchaj, ja muszę ciebie przeprosić. Co? Ja doszłem, już wszystko odkryłem. To wina nubów, to nie twoja wina. Ty wpadłeś przez przypadek. Oni ukradli mi jezioro diamentów. Proszę, uwolnij mnie, zabrali mi moce. Nie mam kompletnie żadnych mocy. A co będę z tego miał, jak cię uwolnię, co? To, że będziesz razem ze mną po prostu chodził przez świat i zmieniał wszystko na diamenty. Będziesz do końca życia miał pełno diamentów. Dobra, uważaj, już cię uwolniłem, chodź. Nie gadaj tyle, słuchaj, już wszystko rozumiem. Czyli nuby cię... Ale ja nie kumam, jak nuby cię tu... Czekaj, bo ja muszę wpisać pin, poczekaj. 7259... 7259, okej. Okay. Ja nie kumam, jak nuby w ogóle ci by mogły złapać takiego wielkiego kozaka, który mnie tu atakuje. Chodź, dawaj tędy, idziemy. Ty w górę. Idę, ledwo tu się tak naprawdę mieszczę, ale jakoś daję radę. Dobra, trochę dawaj. Głowa mnie tak boli. Bo ja w ogóle jestem tak naprawdę królem teraz diamentów i wszystko zamieniam w diamenty, co tylko chcę, wiesz? No dobra, no to pokaż jeszcze, jak wszystko potrafisz zamienić doskonale. No dobra, załóżmy, że słuchaj, co mam ci zamienić w diament, co? No nie wiem, no co byś na przykład. No to drzewo chciał? Na przykład mam. Ej. No dobra, to czemu ja teraz zamieniam drzewo w rudy? Ej, czemu ja teraz zamieniam w rudy w ogóle? Ej! Co jest? Jak mnie odrzuciło, ty! Ej, czemu ja w ogóle zamieniam co teraz. Jest? Co, gdzie on jest? Ty słyszę, gdzieś jakby leciał w kosmosie, może ty w kosmos go wykatapultowałem. Ej, czemu? Słuchaj, co tu jest? Ty, co to ty jest do mnie jakaś gadasz? Normalnie mieszanka teraz. Ja nie mogę. Ej, w ogóle ty gdzieś w kosmosie byłeś i dopiero spadłeś. Uważaj, bo teraz ja tutaj, słuchaj... Dopiero spadłem, słuchaj. Potrzebne mi jest normalnie to twoje diamentowe jezioro. Muszę tam wejść, bo inaczej nigdy nie będę miał mocy. A ty? Ale czekaj, coś z twoimi jeszcze... mocami się zrobiło Może złego. Mam moce, bo mam coś takiego, słuchaj. Uwaga, czy to zadziała? Uwaga, widzowie, czy to zadziała? Tak, wszystko zadziałało, ale z chwila, teraz spróbuję, a teraz weź to, słuchaj, spróbuj wykopać, wykop to. Wow! Patrz, jak wyleciał, ty, jak go wykatapultowało, widzowie, ja nie mogę. Oj, przepraszam, nie chciałem. Ej, to są w sumie kozackie trole, ej, pod domem Lumi możemy coś takiego. A teraz normalnie, ej, ale burmistrz może być tam niezły, bo ja miałem tu w ogóle być burmistrzem, a ja demoluję całe miasto. Dobra, cwaniaku, tutaj normalnie jest ta woda, do której wleciałem, diamentowa. Dobrze, to dawaj, ja muszę tylko na chwilę tam wejść, ale żeby ja mieć ja chyba straciłem swoje moce, bo już nie umiem zamieniać. Ty mi chyba zabrałeś te moce, ty. Ty mi zabrałeś Myślisz? Te moce. O, wszystkie moce wracają. No dobra, kolego, to w takim razie stwierdziłem, że ja jednak będę, wiesz co, sam zmieniał po prostu ten świat. A jedną moją mocą jest to, że odlatuję. Ja nie mogę, widzowie, ratunku, pomocy, kciuka w górę, klikajcie.